Jest bardzo trudno zostać Steve'em Jobsem, no bo się jest Steve'em Jobsem tylko na rynku 35 milionów w przypadku Polski lub mniejszym w przypadku innych krajów. Jako profesor zarabiałem bardzo dużo, byłem ekspertem uznanym międzynarodowym, publikowałem książki. Przejście do własnej firmy wiązało się z tym, że trzeba było siebie zainwestować, swój czas. No i nie było czasu na robienie tych lukratywnych fug, tak? Czyli dla mnie pierwszy milion zarobiłem przed rozpoczęciem biznesu, a przejście do biznesu wiązało się z obniżką zarobków, bo to było po prostu bardzo duże inwestowanie własnego czasu, wytworzenie firmy, wytworzenie wartości. Tworzymy oprogramowanie dla dużych przedsiębiorstw, ale także średnich i małych. To oprogramowanie niekoniecznie jest widoczne dla klienta końcowego, zwykłego użytkownika komputerów, takiego, który korzysta z internetu, Facebooka, poczty, dlatego że ono wspomaga zarządzanie dużymi firmami, bankami, operatorami telekomunikacyjnymi, czyli wylicza rachunki, oblicza stany kont, pozwala zaciągać kredyty. Zatrudniamy ponad 3,5 tysiąca osób w 13 krajach, mamy oddziały. Nasze przychody to około 200 milionów euro rocznie, przy czym to są przychody własne Comar. 90% naszej sprzedaży to jest własna myśl techniczna, czyli my nie jesteśmy firmą, która kupuje od dostawców zachodnich, przepakowywuje czy przerabia i sprzedaje. To jest wszystko polska myśl techniczna. Od początku swojego istnienia, w przyszłym roku to będzie 20 lat, stawiamy na młodych, zdolnych ludzi, którzy rozpoczynają przygodę z nami, pracę z nami od jeszcze na czwartym, piątym roku studiów, a potem płynnie wchodzą w procesy produkcyjne, w prace badawcze. Także bez tego rozwój Comarchu po prostu nie byłby możliwy, bez tych młodych, zdolnych ludzi, którzy ciągle przychodzą z nowymi pomysłami, z zapałem, oni są źródłem innowacji. Raczej jestem sceptyczny co do tego, że uda się wykreować jakąś gwiazdę, meteora informatyki światowej. Nie można porównywać żadnego z krajów europejskich i osób tu działających do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych otwarcie firmy oznacza od razu dostęp do rynku 370 milionów czy 350 milionów ludzi. W Europie ten rynek jest bardzo podzielony. W każdym kraju trzeba zaczynać biznes od nowa i w każdym kraju trzeba udowodnić, że firma czy nasz produkt jest dobry. Ja uważam, że warunki do zakładania działalności gospodarczej w Polsce czy jej prowadzenia są znacznie lepsze niż na Zachodzie. To, co my w Polsce mamy, a czego nie ma w innych krajach europejskich zwłaszcza, to jest sporo młodych ludzi, którym jeszcze się chce, którzy wierzą, że własną firmę mogą założyć, że mogą wystąpić z inicjatywą. W ogóle im się chce. To w odniesieniu do krajów zachodnich, gdzie ludzie są pasywni, gdzie każdy siedzi w swojej klatce zdefiniowanej przez normy społeczne, czyli jak tata nie miał wyższego wykształcenia, to ja też nie mam wyższego wykształcenia, takie myślenie tam jest powszechne, to ja uważam, że w Polsce ten kapitał ludzki, ludzie są o wiele bardziej dynamiczni, lepiej motywowani, lepiej wykształceni, chce im się. Obraz jest namalowany przez pana Olbińskiego, Rafała Olbińskiego, znanego polskiego malarza, który mieszka i tworzy w Stanach Zjednoczonych. Bardzo słynnego, którego mam przyjemność znać osobiście. Jak budowaliśmy Comarch, tutaj ten budynek, siedzibę firmy główną, poprosiłem go o namalowanie właśnie takiego muralu. On wtedy siedział ze mną 2-3 godziny, po czym namalował w jego przekonaniu alegorię Comarchu, czyli jest to firma wiedzy, jest jakiś twórca tej firmy, który ma swoją wizję. Ta wizja jest szeroka, ale jednocześnie chcę zwrócić uwagę na bardzo ważny element ironii, jakby
tutaj, czy no, kpinę ze mnie. Nad moją głową jest pani, która dmucha balon i to jest no, takie jakby ostrzeżenie. Wiadomo, że była bańka internetowa, wtedy te przedsiębiorstwa informatyczne się nadmuchiwały, czyli bardzo szybko rosły, bardzo dużo pieniędzy, łatwych pieniędzy było. I tutaj Rafał jakby mówi, uważaj, żebyś tego balonu nie nadmuchał, czy żebyś za tą wizją nie odleciał za daleko. I tą alegorię, to ostrzeżenie bardzo sobie cenię codziennie, jak wchodzę do firmy i widzę ten balon, to mówię, wizję tak, ale trzeba stąpać po ziemi.